Kolejne pytanie, dlaczego posłowie lewicy domagają się takich sam praw dla kobiet i mężczyzn, a gdy pyta się ich o wyrównywanie wieku emerytalnego, to zaczynają wykręcać się stereotypami o rodzeniu i wychowywaniu dzieci. Dlaczego kobiety, które nie decydują się na rodzenie dzieci, powinny szybciej przechodzić na emeryturę? Proszę pana, jeżeli ktoś w stereotypy wrzuca to, że kobieta rodzi i ma określoną rolę w wychowaniu dzieci, no to trudno z tym dyskutować. Po prostu takie mamy propozycje, tak? Ale trochę brakuje wam tu konsekwencji, no, jeśli chodzi o równość. Do 18 roku życia nie można kupić Red Bulla. Mhm. Ale teraz będzie można po 15 roku życia kupić sobie tabletkę dzień po. A jaki to jest związek? Tak sobie pytam, zastanawiam się, będziemy żyli w kraju, w którym środki antykoncepcyjne, jak to się mówi, antykoncepcji awaryjnej. Ale ja bym sugerował, panie redaktorze, będzie można żebyśmy po 15... my jako mężczyźni nie wchodzili w te będzie sprawy. Można po 15... Dajmy będzie... to, dajmy panu prawo kobietom i naszym dziewczynom podejmować w te sprawy, w tych sprawach decyzji. No nie, ale sekundkę. Każdy może kupić sobie tabletkę wczesno antykoncepcyjną, tę antykoncepcję awaryjną bez względu na płeć. Znaczy ja nie będę kupował oczywiście. No to ale, jest pańska sprawa, tak. Pański wybór. Tak. Chodzi mi tylko o to... No ale czy to nie jest wybór kobiety, czy kupi, czy nie kupi? Sekundkę. Możemy tak uznać, ale to znaczy, że to dlaczego w takim razie niepełnoletnim dajemy prawo do kupowania tabletek antykoncepcji awaryjnej, a nie pozwalamy im kupić Red Bulla? A prawa człowieka? A Red Bull nie jest prawem człowieka. No, a wódka jest prawem człowieka? A czemu zakazujemy tym przed 18 rokiem kupowania wódki? Bo Red Bull jest bardzo podobny do takiego proszę napoju państwa, właśnie. No. Bardzo dobrze, to jest ta logika. Tabletki antykoncepcyjne, tak, napoje energetyczne nie. Ale jakie tabletki antykoncepcyjne? No. Pigułka dzień po to, przepraszam, no dobrze, na kaszel? No oczywiście, że nie na kaszel. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Ale ja nie mam z to tym problemu ideologicznego. Każdej tylko kobiety, każdej dziewczyny, dobrze, żeby podejmowała decyzję w swoich sprawach. Czyli bo to jest prawo człowieka. 15-letnia dziewczyna może podjąć tę decyzję sama. Ale 15-letnia dziewczyna nie jest wystarczająco dorosła, żeby mogła zdecydować o tym, czy chce napój energetyczny, czy nie. No dobrze, no ale my mówimy. Nie czuje o... się pan z tym jakoś nie absurdalnie? Czuję się. A ja owszem. Aha. No bo jeżeli uważamy, to rozumiem, że zostaniemy na tych pozycjach. No nie, no jeżeli uważamy, że 16-15-latka jest wystarczająco dorosła, by decydować o sprawach swojej seksualności i brać tabletki antykoncepcji awaryjnej, jak to się teraz mówi, a nie jest wystarczająco dorosła, żeby sobie decydować o tym, czy chce się napić napoju energetycznego, czy nie, to ja przyznaję, że tej logiki nie pojmuję. Jest spór. Istotą polityki jest spór i ten spór zawsze był i zawsze będzie. Różnimy się w opiniach i tak samo istnieje ten spór w świecie prawniczym. Pytanie do pani przewodniczącej. Jak dla pani spór jest taki normalny, to dlaczego wasz polityk Krzysztof Śmiszek chce proponować nowe przepisy, które mają cenzurować konkretne opinie? Nie chcemy takich przepisów i powinniście się powstrzymać, zaakceptować to, że jest spór. O czym pan mówi? O jakich przepisach? Tak, mam na myśli te przepisy, gdzie pod nazwą mowy nienawiści chcecie zakazać krytyki waszego programu ideologicznego. Tak, ten zakaz mowy nienawiści. Że jest spór, tak jak pani mówi. Poszerzenie chronionych kategorii przed właśnie tą mową nienawiści. Czyli cenzurę chcecie wprowadzać. Dokładnie tak samo, jak my nie chcecie, jak my nie chcieliście odwołać za brak cenzury prewencyjnej wystąpień posłów. Jest zakaz obrażania kogoś ze względu na jego pochodzenie etniczne czy i wy będziecie określać, co to jest obrażanie, tak? Religii. Pani będzie to określać. To będzie określać, to będzie o tym decydował sąd, bo ten przepis już jest. On funkcjonuje. No to skoro jest, to wystarczy. Nie, nie trzeba bo więcej. Tam jeszcze brakuje jednej kategorii, między jakiej? Innymi tożsamości psychoseksualnej. Nie ma w polskim prawie pojęcia mowy nienawiści. To jest kalka językowa z angielskiego hate speech. Przepis, który zabrania. Gdzie wy chcecie, żeby ludzie szli za poglądy do więzienia. Ja tylko... Czy pański partner, pierwsze pytanie, Robert Biedroń, to hipokryta, powtarza na okrągło, że nie ma planety B i trzeba zacząć ratować klimat, a gdy pytany o rezygnację z lotów z Polski do Brukseli, to śmieje się, że nie będzie podróżował innymi środkami transportu, bo będzie to zbyt długo trwało. Ja nie wiem, czy hipokryzja, czy nie? Ja nie wiem, czy się śmieje. Wiem jedno, że dojazd do Brukseli pociągiem trwa bardzo, bardzo długo, a spotkań jest wiele, więc... troska o planetę, troska o środowisko nie polega na tym, że rezygnujemy ze wszystkiego, tylko rezygnujemy z rzeczy niepotrzebnych, z rzeczy, które mogą być zastąpione czymś bardziej przyjaznym dla środowiska. Na jaki cel przekazała pani 12 192 zł i 75 groszy? Na cel utrzymania siebie i mojego dziecka.
Czyli nie, czyli po prostu pobrała pani pieniądze za coś, za co się pani nie należało i nie oddała pani tego na cel charytatywny? Nie wierzę. A dlaczego pan uważa, że mi się nie należało? No bo to były posiedzenia za uczestnictwo, to były diety za uczestnictwo w posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, a nie ma Krajowej Rady Sądownictwa. Przecież jest neo-KRS, a pani uznaje tylko paleo-KRS. Ładne określenie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, to moje. Chciałbym, żeby tak się przebiło. Przebiło się, myślę, że się przebije. No i skoro są neosędziowie, to są też paleo po prostu. No i... Ale to ta część sędziowska. Naszym zdaniem część, skład, który został wybrany spośród posłów przez Sejm, ma prawo zasiadać w neo-KRS-ie, który nadal jest Proszę państwa, jakbyście państwo mieli jakieś wątpliwości, to Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, właśnie wam wytłumaczyła, że co prawda KRS nie istnieje, ale jak nie, ona tam... Nie. Tego nie powiedziałam, że nie istnieje, bo dokładnie istnieje. Ale jak ona tam pójdzie, istnieje. To należy jej się 12 192 zł 75 groszy za grudzień. Za pracę, która by trwała w grudniu 2 tygodnie, ale ja pani nie odbieram tych pieniędzy, ja tylko pokazuję, że to jest całkowita hipokryzja, bo jeżeli mówimy, że coś nie jest sądem... Ale tak, sądem, nie dopuści do głosu, to proszę bardzo, to nie jak pani wytłumaczy fakt, że pani bierze pieniądze za posiedzenia w KRS-ie, którego to KRS-u pani nie uznaje. Uznaje jako instytucję, która jest skontaminowana poprzez tryb wyboru części sędziowskiej. To nie znaczy, że w ogóle ten KRS nie istnieje, bo przecież pracuje, przecież nadal są powołania sędziowskie, są sprawy dyscyplinarne i są oceny aktów prawnych, które trafiają do oceny właśnie przez Krajową Radę Sądownictwa. Jeden z cesarzy rzymskich powiedział to znacznie krócej niż pani i pani też mogła to powiedzieć, po prostu pecunia non olet. Pieniądze nie śmierdzą. Pani jest ministrą do spraw równości. Co z równością w sprawie wieku emerytalnego? Bo lewica mówi, tu nie ma mowy o tym, żeby to zrównać. Ja bardzo chętnie, panie redaktorze, będę rozmawiać o równości, jeśli chodzi o partnerski model rodziny, o większe zaangażowanie mężczyzn. Chwileczkę. Ale pytam o wiek emerytalny. 4 lata pracy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny za mną i dzisiaj nie ma wątpliwości, chyba każdy to wie, jak patrzymy na osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, głównie opiekunki, że to kobiety przyjmują na siebie darmową rolę opiekuńczą wobec osób starszych, wobec osób z niepełnosprawnościami. Przy równym zaangażowaniu mężczyzn w życie rodziny będziemy mogli za kilka lat rozmawiać być może o tym, czy powinniśmy zrównywać i w jakim kierunku iść powinno to zrównanie wieku emerytalnego. Dzisiaj absolutnie o tym nie mówimy, bo to kobiety głównie biorą na siebie tą odpowiedzialność. Wychowania dzieci, opieki nad starszymi rodzicami, opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Kobiety są najlepsze. Kochamy kobiety. Kobiety powinny mieć te same prawa, co faceci. A wiek emerytalny oprócz tego, kobietę! Wzmocniliśmy infolinię 8080, dlatego że liczba ataków dotyczących phishingu w ostatnich latach rośnie. Rośnie przede wszystkim przed świętami. Co ważniejsze, ten numer 8080. To jest bardzo prosty numer, który 8080 łatwo zapamiętać. I pod ten numer da się zadzwonić? No da się. Całą dobę? Tak. Sprawdzicie, wiem. Sprawdzimy to bez wątpienia. W zasadzie gotów jestem zaraz zadzwonić. Proszę bardzo, 8080, mam tutaj telefon. Nie wiem, czy powinienem to robić, bo żeby nie było, że później komuś tak, ktoś się chce dodzwonić. 80. No i zobaczymy. Proszę państwa. To 2280. Wybrany numer jest niedostępny. Nie, niemożliwe. Bardzo pana przepraszam, przy panu to robię. Tak, 22 80 80. 22 to numer kierunkowy do Warszawy. A nie ma pan zablokowanych numerów jakichś? Bo to też jest ważne. Panie... Sprawdzę za sekundkę, bo to niemożliwe. Ale czyli proszę wychodzi... Nie, działa, jest, cały czas działa. To jest wie pan co, przepraszam bardzo, ja już raz takiego gościa miałem. Ale to był rzecznik praw dziecka, który się upierał, że jego infolinia działa przez całą dobę. Ale działa. Na jego infolinię działała, panie tylko nie całą dobę. Ale dobrze. Ten numer 8080, nawet z prefiksem 22, nie działa. Działa, no naprawdę. No. Za chwilę, ale to nie potrafię odpowiedzieć na to proszę pytanie. Sprawdzić nie na swoim telefonie, jeżeli pan przez mój nie wierzy. Panowie, ja proszę, żebyście wy sprawdzili. Jeszcze to zweryfikujemy. Jasne.
słyszę tutaj kolegom, również nie działa. Dobra, sprawdzę, ale jestem od tego, żeby sprawdzać takie rzeczy. To teraz informacja dla pana. 8080 to nie jest numer infolinii. To jest numer, pod którym należy wysyłać SMS-y, jak usłyszałem teraz. Ale, informacyjnie możemy to zrobić. Dobrze, ale czy będzie numer infolinii, na który będziemy mogli zadzwonić? Nie jesteśmy pewnie w stanie realizować 80 tysięcy zgłoszeń. Czy